Witam serdecznie na kanale Papieskich Dzieł Misyjnych. Nazywam się Piotr Ejum, a ze mną jest Papuas. Tak się zapoznaliśmy, Papuas, bo z Nowej Gwinei ksiądz Wiśniewski. Jarosław. Jarosław, oczywiście, który opowie nam o Nowej Gwinei, ale nie tylko, bo jego opowieści są niesamowite. Szczęść Boże. Daj Boże. Witam serdecznie. Ja jestem pod wrażeniem tej misjonarskiej historii, która zaczęła się w twoim przypadku na Wyspach Kurylskich, prawda? 30 lat temu dostałem skierowanie z archidiecezji Białostok do pracy w Rosji. I pierwsza placówka, jaką otrzymałem, to był Rostów nad Donem, niedaleko ukraińskiej granicy. Tam spędziłem 7 lat, a Wyspy Kurylskie to już był późniejszy okres, w 1999 roku. W tym samym czasie, kiedy pan Putin został premierem w Rosji, to ja zmieniłem miejsce zamieszkania i zacząłem pracować na Sachalinie, na Kamczatce i nawet miałem epizod pracy na Zabajkalu w Czicie. No to ja niestety tak dokładnie wszystkiego nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że zaczęło się wszystko od Ukrainy, czyli historia kołem się toczy, można byłoby to tak powiedzieć, ponieważ nie tak dawno byłeś też na Ukrainie. Widziałem świetne zdjęcia różnych murali też z Odessy, ale wróćmy do Rosji. Rosja to też właśnie kraj, który zdobywa różne tereny i między innymi w czasie, gdy trwała II wojna światowa, Rosja była sprzymierzona, w drugim etapie była sprzymierzona z aliantami, a alianci walczyli z Japonią. No i tak się stało, że Wyspy Kurylskie wcześniej należały do Japonii, a obecnie należą do Rosji. I na jednej z tych wysp, na Sachalinie, mówię o tych wyspach, ponieważ wiem, że na Sachalinie znaleźli się Koreańczycy. Koreańczycy, którzy to byli robotnikami przywiezionymi przez Japończyków, którzy wykorzystywali ich do przymusowej pracy. Czyli twoimi parafianami byli Koreańczycy. Tak, po przegranej wojnie rosyjsko-japońskiej w 1905 roku część terytoriów przypadła Japończykom, kontrolowali całą Koreę i mogli robić co chcieli. Przez 40 lat wywozili Koreańczyków do ciężkich robót w wyrębie lasu i w kopalniach węgla właśnie na tej południowej części Sachalinu, która wtedy do nich należała. I ta część Sachalinu nazywała się Czarna Wyspa, czyli Karafuto po japońsku. Co się stało w tym okresie międzywojennym? Na Karafuto trafili misjonarze z Polski, między innymi Gerard Pawłowski, który jakiś czas pracował w Chabrinie, a to też była Mandżukuo, część Chin pod japońskimi zarządami. On był tam apostolskim administratorem. Potem był jakiś czas wikariuszem apostolskim na Sachalinie, potem po nim przejął funkcję prefekta franciszkanin z Krakowa, ojciec Herman. Ja muszę przerwać i poprosić o wyjaśnienie, kto to taki jest ten prefekt, a również kim jest administrator apostolski? To ciekawa sytuacja, bo myśmy w Polsce też mieli administratorów apostolskich na tych ziemiach. Twoja tak. Diecezja administrowała diecezją wileńską, prawda? Tak, tak. Białostocka diecezja była miejscem, skąd administrowana była diecezja wileńska. Więc administratury apostolskie powstają w takich miejscach, gdzie nie ma klarownej sytuacji politycznej i gdzie jakieś są sytuacje, które nie pozwalają erygować diecezji. Zaczątki diecezji to może być apostolska administratura albo prefektura. W Polsce było to tak, że akurat tereny Wilna były zamieszkane wcześniej przez Polaków głównie. No i po wojnie znalazły się na terenie Związku Radzieckiego. Nie można było normalnych struktur
odtworzyć i stąd była administratura. Tak, w tym czasie, gdy ja byłem klerykiem, to tak było, że mój biskup Edward Kisiel był apostolskim administratorem archidiecezji w Białymstoku. W rzeczy samej archidiecezji wileńskiej, ale już tego się nie pisało, bo to było politycznie niepoprawne. Niepoprawne. Można dzisiaj powiedzieć, aczkolwiek wtedy nie było jeszcze poprawności politycznej, tak. Ale ze względu na socrealizm, można byłoby powiedzieć, w ten sposób się pisało. Tymczasem wróćmy do tych Wysp Kurylskich. Znalazłeś się na Wyspach Kurylskich i skoro Wilno było zarządzane przez biskupa z Białegostoku. Tak, z biskupa z Białegostoku, to analogicznie myśmy mieli biskupa z Sapporo. Tak. Z Japonii. Prefektura Sapporo administrowała Wyspami Kurylskimi. Ale to chyba było niewygodne, prawda? Tak, ja zauważyłem tą jakąś schizofreniczną sytuację, że mieszkam, pracuję na Sachalinie, który administruje w praktyce biskup z Irkucka i zadałem pytanie, komu ja podlegam kanonicznie i on to też był zamieszany, troszeczkę zmieszany, kiedy się dowiedział w Watykanie, że właśnie te granice przedwojenne funkcjonują w naszych strukturach kościelnych i że Rosjanom to może się nie spodobać, on sam to uregulował. Mówimy o biskupie Mazurze. I biskup Mazur został między innymi chyba za to wydalony z Moskwy, za to, że chciał by uregulować sprawę. Tak, by Rosjanie mieli, gdy chodzi o spojrzenie stolicy apostolskiej, takie rozwiązanie, które oznacza, że to z Rosji administruje się Wyspami Kurylskimi, a nie z Japonii. Ale Rosjanom się to nie podobało, albo przynajmniej nie rozumieli, albo udawali, że tego nie rozumieją. W każdym razie bardzo zdenerwowali się przede wszystkim bracia prawosławni i to spowodowało też zdenerwowanie innych urzędników i wydalili biskupa Mazura i chyba też ciebie. Ja też już nie miałem powrotu, chociaż w tym czasie miałem pobyt stały, ale ten dokument zlikwidowano i nie zostałem wpuszczony. Biskup był eksterminowany w kwietniu, a mi się trafiło we wrześniu, kiedy próbowałem wjechać od strony Japonii, po wakacjach wracałem i zostałem wpuszczony i zostałem doprowadzony do kasy, żebym sobie kupił bilet powrotny do Niigaty, do Japonii, gdzie było najbliżej i najtaniej. I zostałem poinformowany, że jeśli nie kupię sobie biletu, no to będę deportowany. A, no to lepiej sobie kupić bilet. To było więc niby dobrowolnie, ale przymusowo opuściłem Rosję w 2002 roku, 7 września, to jest już 20 lat stara historia. A opowiedz troszeczkę o tych Koreańczykach, bo to bardzo taki kraj, można by powiedzieć, w którym wzrost jest duży jest wzrost chrześcijan, katolików. To również i na Sachalinie stawali się katolikami chyba ci. Tak, ten pobyt na Sachalinie spowodował, że zacząłem się interesować historią tej diaspory. Więc rzeczywiście papież Jan Paweł II pobudził Koreańczyków, którzy już od 200 lat, spora grupa, ponad milion katolików było. Ale po wizycie papieża ta liczba wzrosła do 2 milionów. Druga wizyta w 1988 roku do 4. W tej chwili mamy około 8 milionów katolików w Korei Południowej. I to właśnie oni spowodowali, że trafiło na Sachalin przede mną trzech misjonarzy z Korei. Pierwszymi kapłanami po wojnie w latach 90. byli Koreańczycy z diecezji Tegu. To jest ta diecezja, skąd najwięcej wysyłano na ciężkie roboty na Sachalin. I byli też na terenie twojej parafii z Tegu Koreańczycy. Którzy, tak, starsze osoby, które przed wojną i w czasie wojny zostały deportowane na Sachalin. I potem, jak się wojna skończyła, Rosjanie objęli pod swój zarząd. Japończyków wyrzucili, a Koreańczykom kazali czekać. Spodziewali się, że Korea będzie komunistyczna, ale ponieważ nie doczekali, tego było do końca
demokratycznym państwem, więc kontakt był urwany aż do lat 90. A są jakieś może ciekawe historie związane z tymi Koreańczykami, czy po tym, gdy już nastąpiła pierestrojka i te wszystkie zmiany, ci Koreańczycy jakoś odnajdywali swoje rodziny, czy mogli się... Bardzo ciekawa historia. Oni sami mi opowiadali, że byli takim narodem niechcianym na Sachalinie, bo w młodości byli zmuszeni do studiowania języka japońskiego, obyczajów japońskich i uważano ich za piątą kolumnę japońską i nie dawano im obywatelstwa aż do lat 90., tak jak mówiłem. Żyli pod komendanturą, musieli mieszkać na swojej konkretnej wiosce. Jak chciał jechać do miasta sprzedać cebulę czy ryby, to musiał się pytać o pozwolenie komendanta. Komendant wypisywał mu papier. To był jedyny dokument, jaki oni mogli uzyskać. Nie mieli pozwolenia uczestniczyć w wyborach, nie byli wybierani. Mimo że ludność koreańska jest ponad 10% ludności Sachalinu. Nigdy nie byli wybierani, nigdy nie uczestniczyli w wyborach, aż do lat 90. Byli bezpaństwowcami. Ciekawa historia. Zdarzyła się z moim starostą, który miał nazwisko I Sekhi. Niektórzy żartują, że to znaczy w języku koreańskim bastard. Ale nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie takie nazwisko miał mój starosta, kiedy przyjechał. On pomagał pierwszym trzem kapłanom z Korei. Potem, kiedy oni już wycofali się z misji, ja objąłem też tego starostę, którego tatuś pozostawił małżonkę i córeczkę w czasie wojny, kiedy go Japończycy wywieźli, i czekał, kiedy wróci do tej rodziny. Po 10 latach czekania zrozumiał, że już nigdy nie zobaczy swojej żony ani córki i założył nową rodzinę, z której pierworodnym synem był właśnie ten I Sekhi. Co się okazało? W latach 90. Rosja dała pozwolenie na tak zwany telewizyjny most. Koreańczycy z Sachalinu stali przed ekranami dużego telewizora na Sachalinie, a Koreańczycy z Tegu i z innych miast koreańskich, którzy mieli rodzinę na Sachalinie, stanęli przed swoim telewizorem z tabliczkami, jakie mają nazwisko i skąd pochodzą. I tylko to pomogło, bo twarze po 50 latach się zmieniły. Tylko to pomogło, że ojciec mojego starosty odszukał swoją żonę pierwszą i swoją pierwszą córeczkę. Potem się okazało, że to ta rodzina, która została w Korei, to bardzo pobożni katolicy. I tak mój starosta, który nigdy nic nie wiedział o katolicyzmie, kiedy dostał pozwolenie odwiedzić Koreę, to nie odwiedzał rodziny, tylko odwiedzał kościoły. To była tak pobożna rodzina. Niesamowita historia związana zarówno z Sachalinem, jak i w ogóle z tymi ludźmi, którzy tam żyli, ponieważ to dla nas jest nie do pojęcia, ale Koreańczycy byli bardzo prześladowani. Zresztą może teraz te stosunki między Japończykami a Koreańczykami się układają, ale nadal mają... Są tarcie. Tak, mają dużo za złe, dlatego że Japończycy niezbyt ładnie postępowali z Koreańczykami i to pozostało również i na Sachalinie. Nawet i dotarło do Polski. Dzięki Papłasowi, dzięki księdzu Jarosławowi Wiśniewskiemu, który był również na Ukrainie. I za chwilę zrobimy przerwę, by nakręcić drugi odcinek o Ukrainie. Tymczasem wszystkiego dobrego życzę i serdecznie zapraszam na następny odcinek. Z Bogiem. Z Bogiem.